Hej, cześć, dzień dobry, witam się z wami w kolejnym vlogu i dzisiaj robimy sobie znowu vloga z paru dni, może znowu będzie weekly vlog, zobaczymy. Jutro będą się działy fajne rzeczy, prawdopodobnie, ponieważ 2 tygodnie czekałam na to i się cieszyłam, a teraz mam dylemat, czy iść. Idę na galę Sea Bloggers, dostałam zaproszenie, więc idę, chyba że coś mi odbije i nie pójdę, no ale nie, no powinnam iść, no kurde, dostałam zaproszenie, potwierdziłam swoją obecność, bo ja mam takie coś, że mi się po prostu nie chce, ale z drugiej strony to jest fajne wydarzenie, może kogoś fajnego poznam, muszę się zmusić i iść, ale generalnie mam humor od paru dni i jeszcze mnie dobiło to, że dostałam kolejnego bana na TikToku i dostałam ostrzeżenie, że jeszcze jeden ban i mi usuną konto. Kiedyś mi zbanowali TikToka za słowo wahania nastroju. Albo miałam TikToka, że po prostu sobie siedziałam, na leżaku leżałam i miałam górę od kostiumu kąpielowego, a nie tańczyłam z gołą dupą w stroju kąpielowym nad basenem, co widzę regularnie na TikToku. Codziennie mi się wyświetla coś takiego dla ciebie. No jutro idę na to Sea Bloggers i mam nadzieję, że sobie porozmawiam tam z kimś. Ktoś na pewno będzie miał kontakt do supportu YouTube'a z tych osób, no bo tam będą w strefie twórców najwięksi TikTokerzy w Polsce i będą też ludzie z agencji influencerskich, więc no zagadam po prostu z kimś i podpytam, czy jest jakaś opcja. Chciałam się wyżalić, bo to jest już kolejny raz, kiedy mam taką sytuację. Znaczy nie miałam jeszcze sytuacji, że mam konto zagrożone. Wiecie co, ja mam nawet w dupie tego bana teraz, bo to są tylko 3 dni. Ja po prostu się boję, że wiecie, no, że się spełni to, co oni napisali, tak? Nie chodzi o to, że ja celowo naruszam te zasady, tylko po prostu naprawdę jest mega trudno. Ja nie znam osoby, która nigdy nie dostała bana na TikToku, bo po prostu za wszystko można dostać. A tym bardziej, że no wiecie, ten TikTok to nie jest tylko jakaś moja zajawka, tylko ja dzięki TikTokowi mam jakieś współpracę. To jest w jakimś sensie moja praca. Ja jestem mikroinfluencerem. Wiadomo, że nie zarabiam tyle, co na przykład Natsu, no to wiadomo jest chyba, no nie? Wiem, że niektórzy z was tego nie zrozumieją, bo no powiedzą, a to tylko TikTok. No ja rozumiem, ale no, jak wkładacie w coś tyle pracy i naprawdę nie uważam, że mój content jest szkodliwy, albo nawet kontrowersyjny. Uważam, że jest po prostu potrzebny. Mam nadzieję, że nie będę musiała zakładać drugiego konta i że to konto pozostanie moim kontem. Trzymajcie kciuki. A teraz zapraszam jeszcze do subskrybowania kanału, zostawienia łapek w górę i przechodzimy już do filmu, myślę. Jest już wieczór. Jutro mam tą galę Sea Bloggers. Kolejna sprawa jest taka, że złożyłam już aplikację na studia. Złożyłam na razie na 2 uczelnie, ale na jedną z nich chciałam aplikować na studia stacjonarne i niestacjonarne, natomiast się okazało, że można tylko na jeden kierunek złożyć i to jest w sumie czekajcie, na jeden na całej uczelni. Więc muszę się zdecydować teraz, czy chcę tam aplikować na stacjonarne, czy niestacjonarne i mam ogromny dylemat. Tą drugą złożyłam na 2 kierunki, w sensie na ten sam kierunek, ale też na stacjonarne i niestacjonarne, bo ja ogólnie będę składała na 2 kierunki. No dobra, więc to chciałam wam powiedzieć. Ja założyłam sobie swoją bluzę, bo jest trochę zimno, ogólnie pogoda jest ostatnio okropna. Tam leży cynamonek i idziemy teraz do parku, bo dzisiaj nie był, bo rano lało, a no nie chciałam, żeby zmógł i mogłoby go przewiać. Także here we go. Może potem jeszcze podjadę do Obi, jeżeli jest o 21:00, wybrać farby do mieszkania, bo muszę wybrać z innej firmy. Także jedziemy. Babcia z synusiem. O, jak ja się stęskniłam. Za moją mordę. Idziemy do Obi. Mama piecze szarlotkę, ale ładnie pachnie. Szkoda, że nie możecie poczuć. Ty jakoś czujesz? Zobacz, jak lata. Jest. Co za słodziak. Dzień dobry. Właśnie się przebrałam w sukienkę, mam swoje Jordany i jadę na Sea Bloggers. Pewnie się spóźnię, no ale trudno. Powiem wam, że to jest jakiś dramat, jak chodzi o miejsca, bo nie zrobili parkingu. Czajcie, robią wydarzenie i nie zrobili parkingu ani dla uczestników, ani dla ludzi, którzy przyjdą. Trzeba przy ulicy stawać, bo to jest w centrum Łodzi, to EC1. Także znalazłam, bo akurat ktoś wyjeżdżał, ale objechałam 3 razy. No i idę. Idę najpierw po bilet, nie mam go jeszcze, mam tylko kod QR i potem idę na salę słuchać wykładu, który się zaraz kończy, na który przyjechałam. Super. Mm.
Dobra, więc ja już jestem po, no byłam godzinę i generalnie spotkałam Weronikę. Tutaj macie zdjęcie. Ale po prostu powiem wam, że tak kochanej osoby to ja jeszcze nigdy w życiu chyba nie spotkałam. Akurat jako influencerka to jest to osoba, która jest w odpowiednim miejscu. Była mega zaangażowana, żeby mi pomóc, dlatego że mam taki problem, gdzie jak ja muszę jechać, wyjadę i wam opowiem. Głupio mi było o to pytać i czułam trochę taki cringe, ale się jakoś przełamałam i zapytałam ją. W ogóle zareagowała, wiecie, nie tak, że idź sobie już, nie, nie mam czasu. Więc powiedziała mi, że ona kiedyś miała też problem z jakimś TikTokiem, że go wrzuciła i on miał zero wyświetleń i nie wiedziała, dlaczego go blokuje TikTok. I przez agencję się dowiedziała, że miała po prostu bluzkę z dekoltem i dlatego agencja jakoś się kontaktowała z tym supportem TikToka i nie ma bezpośredniego kontaktu ona, natomiast zapisała sobie jej asystentka moją nazwę. Powiedziała, że się spróbuje dowiedzieć. Także no, to jest mega miłe. Nie wiem, czy to faktycznie zrobi, natomiast chodzi o samą rozmowę, tak? Że poświęciła mi te 2-3 minuty rozmowy, a nie tylko, wiecie, zdjęcia i do widzenia. Po tym właśnie, że no, spotkałam ją pierwszy raz w życiu i po tym, jak się zachowała, no to uważam, że no, to jest odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu najpopularniejszej polskiej influencerki, według mnie. Dobra, moi kochani, nie odzywałam się dzisiaj do was cały dzień, jest 17, niedziela, ale miałam naprawdę bardzo zły dzień. Ogólnie ostatnio mam trochę takiego dołka, gorzej się czuję psychicznie i dodatkowo jeszcze ten TikTok mi dowalił, tym się dosyć mocno przejmuję, ale to tak naprawdę jest tylko taki dodatek do tego, co się dzieje. Nie umiem wytłumaczyć tak naprawdę, dlaczego mam takiego dołka, po prostu czasami tak jest. Wtedy też jestem strasznie taka nadwrażliwa na różne sytuacje, więc na przykład przez tego TikToka płakałam kilka razy, plus zobaczyłam dzisiaj jakiegoś randomowego TikToka dla ciebie i też się popłakałam. I jeszcze się dowiedziałam, że pewien TikToker albo przedupał, albo popełnił samobójstwo, którego nawet nie śledziłam, natomiast kojarzę jego najlepszą przyjaciółkę Nessę. No i to mnie też tak dotknęło, że po prostu płakałam przez to, mimo że ja pierwszy raz o nim usłyszałam, tak? Ale on był tylko rok starszy ode mnie i naprawdę to jest straszna tragedia. Źle się czułam, wstałam późno. No, dzisiaj mam taki naprawdę depresyjny dzień. Jest teraz 17:40, idę na 19:30 na paznokcie i tak naprawdę to będzie tyle. Jutro nagram ostatni dzień vloga. No i chciałam wam jeszcze podziękować za wszystkie słowa wsparcia, bo dzisiaj napisałam na Instagramie, co się dzieje z tym TikTokiem. Pewna dziewczyna, którą pozdrawiam, ona ma dużo więcej follow ode mnie na TikToku, bo 80 tysięcy albo nawet teraz już 100, nie wiem. Często sobie z nią gadam. Tutaj macie w ogóle jej TikToka. Bardzo fajna osoba. Powiedziała, że jej już zbanowali konto w ten sposób 3 razy, czyli usuwa jakby miała bana permanentnego i za każdym razem jej przywracali to konto i miała też mnóstwo takich ostrzeżeń i no mega podobna sytuacja do mnie, tylko nawet jeszcze mocniej, bo już 3 razy miała takiego bana permanentnego i jej przywracali to konto za każdym razem i teraz już nie dostaje naruszeń, nie ma cały czas to konto, także to mi dało trochę nadzieję. A teraz idę coś zjeść, bo generalnie mam cały dzień zaciśnięty żołądek, nie mogę jeść, w sensie mam o taki nie odruch wymiotny, ale takie uczucie straszne, że po prostu odrzuca mnie od jedzenia, bo ja tak mam, jak się stresuję, także idę coś zjeść i potem jadę na paznokcie. Dobra, więc wyszłam z paznokci, byłam pierwszy raz w tym miejscu i nie jest to samo, co moja pani i jeszcze drożej zapłaciłam, natomiast no spoko, inaczej niż zawsze. No ale okej, zapłaciłam 100 zł, zobaczymy jak się będą trzymać. Nie jestem jakoś turbo zadowolona, ale było sterylnie, było okej, szybko w miarę i miła atmosfera. No mi się podoba, ale nie tak, że wiecie, jestem zachwycona, no nie? Po prostu poszłam, bo mi odpadło już parę paznokci, w sensie jeden wczoraj i dzisiaj połowa drugiego się odkruszyła. No i chciałam zrobić i akurat pracowali w niedzielę, dlatego że tam pracują Ukrainki, to jest chyba salon tej pani, co mi robiła paznokcie. Trochę mi jest lepiej, w sensie nie jestem aż tak smutna już jak byłam, ale dzisiaj był taki straszny dzień, Boże. Masakra, chyba jeden naprawdę z gorszych dni, jaki miałam do tej pory. Zobaczymy jutro, jak to będzie z tym TikTokiem, bo do jutra mam tego bana do 7:56 rano, czyli normalnie dodam TikToki jutro, no i bajdam to na razie, tak, do kolejnego zgłoszenia. Ale szybko tutaj ludzie jeżdżą. Musiałam trochę się przestawić, bo to moje auto to nie jest mini sport, tylko zwykłe. Moja mama ma mini sport.
Sport. Ma taką samą masę, ale ma trochę lepszy silnik. No i ja musiałam się trochę przestawić, no nie? Bo tutaj muszę mocniej docisnąć gaz po prostu, bo tam delikatnie już się ruszało, także w fotel, bo wiecie, się wciskały plecy. Ale już się nauczyłam, ale hamulce ma beznadziejne to auto, tak samo jak mojej mamy. Myślowy samochód, a... Naprawdę beznadziejne są te hamulce, ja nie wiem o co chodzi, bo na przykład mojej babci też mini Countryman, on ma tak zajebiste hamulce, że ja delikatnie wciskam i tak wiecie, hamuję, a ten to ja hamuję do końca i jadę jeszcze, nie? Teraz jadę do domku, już jestem blisko i idę z moją mamą jeszcze na naszą łąkę z pieskami. A i nie powiedziałam wam o tym Seabloggers, czy powiedziałam? Powiedziałam, że nie poszłam, bo mi się nie chciało już. I w sumie to mi się nie podobało na tym wydarzeniu. Fajnie, że wczoraj byłam i spotkałam Weronikę. Nie spodziewałam się totalnie, że będzie Weronika, więc fajnie. Jutro nagram ostatni dzień tego vloga, bo muszę wysłać montażystce pliki do zmontowania. I tyle. Moi drodzy, jest taka sytuacja, że ostatnio parę osób, ale szczególnie jedna dziewczyna, bo napisała mi taką dłuższą wiadomość, poprosiła mnie, żebym poruszyła temat manifestacji w którymś z vlogów. No i chciałam to zrobić, ale stwierdziłam, że może po prostu nagram osobny odcinek na ten temat i wrzucę okienko z pytaniami na Instagrama, więc tak zrobię. Zrobię to po tym vlogu, żebyście mieli szansę zadać je na Instagramie. Także zapraszam i myślę, że to będzie najlepsza opcja, bo no, to jest temat na osobny film, myślę. Teraz sobie oglądam serial Prywatność na Netflixie, bardzo polecam i będę pisała esej z hiszpańskiego. Potem może pojedziemy z mamą jeszcze do Ikei, bo muszę zamówić meble. Także zobaczymy, czy zdążymy. Zapytam ją zaraz. Dobra, moi drodzy, więc tak naprawdę na tym się zakończy ten vlog, dlatego że jednak nie pojadę do Ikei, bo mi się nie chce, szczerze. Zaczął robić kupę w domu! No i dzisiaj nic nie nagrywałam, bo miałam taki szalony dzień, szczerze wam powiem. Bo po pierwsze padał deszcz i to strasznie lało, więc nawet za bardzo nie mogłam nigdzie kamery zabrać. I byłam na balecie i jadąc na balet, jakiś gościu jechał z naprzeciwka i po prostu mi walnął w lusterko, bo omijał auto z boku. I odpadła mi taka obudowa od lusterka. Wyskoczyłam z tego auta, oczywiście pojechał, olał to, no nie. No bo pewnie myślał, że nie wiem, że zbił to lusterko, bo szybko jechał, ale na szczęście nic się nie stało, tylko ta obudowa spadła. A my tu ludzie tak robią, bo wiecie, nawet mógł po prostu się zatrzymać i mi pomóc to założyć. Po prostu ludzie są okropni. Wyskoczyłam z samochodu, wzięłam tą obudowę, no i potem jak jechałam na balet, to próbowałam ją założyć i chyba dobrze założyłam, ale nie jestem pewna. Tyle, na szczęście nic się poważniejszego nie stało. No i potem byłam w parku, oczywiście prawie się wyjebałam 3 razy, bo było mega ślisko, bolało. No i wróciłam do domu, teraz pisałam tą rozprawkę. Muszę jechać w tym tygodniu do Ikei zamówić szafę. Babcia mi kupiła te fajniki. Takie gumowe, więc muszę je sobie wziąć. I tak, moi drodzy. Więc dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Będę nagrywała teraz troszkę więcej vlogów, tak jak jest teraz aktualnie, że co jakiś czas ten vlog się pojawia. Podajcie na mojego Instagrama oraz na mojego TikToka, zostawcie łapkę w górę i ten, kto obejrzał do tego momentu, pisze komentarz o treści Ikea. A my widzimy się już za parę dni na moim kanale ponownie. Pa!